Halo, halo, witam serdecznie wszystkich sympatyków ligi DixRacing.pl. Jednej z najlepszych, o ile nie najlepszych, simracingowej lidze w Polsce, a być może nawet na świecie. Z tej strony Master, wierny ligowy komentator, którego mam nadzieję znacie. Słuchajcie, przed nami kolejna już runda w nowej edycji, w nowej odsłonie, w nowym sezonie, który zagościł w szeregach ligi DixRacing.pl Assetto Corsa Competizione. ACC w skrócie, które zrzeszyło ponad 30 kierowców na poprzednim wyścigu, którego zwycięzcą został nie kto inny jak Patryk Pilich Zbychowski, jadący w bolidzie Ferrari. Zbychowski, który póki co zajmuje po dwóch wyścigach pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej ligi DixRacing.pl Assetto Corsa Competizione. Nie zapomnijmy jednak, że musi to miejsce na tą chwilę dzielić z innym kierowcą, zdobywcą pierwszego miejsca na torze Suzuka w Japonii, Łukaszowi Splotowi Ślęzakowi. Nie bez powodu jestem właśnie przy bolidzie, przepięknym bolidzie McLarena, bo chciałbym Wam parę słów powiedzieć, kto tak naprawdę jutro może właśnie tej naszej dwójce przeze mnie wymienionej, tej dwójce fantastycznych kierowców zagrozić. Już jutro, za 24 godziny, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na obejrzenie spektakularnego wyścigu. Na trzecim już wyścigu w tym sezonie na torze Spa-Francorchamps w Belgii. Tor Spa-Francorchamps, tor znany i lubiany przez wszystkich kierowców. To tor Spa-Francorchamps, który nie kryje już żadnych tajemnic, w przeciwieństwie do Aldony, która jeszcze pewne tajemnice ukrywa przede mną. Mam nadzieję, że do końca tego sezonu będę w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości, tak naprawdę co i jak Aldona lubi. Ale skupmy się na tym, co lubią nasi kierowcy. A nasi kierowcy jadący w lidze DixRacing.pl lubią rywalizację. Lubią walkę na krawędzi, walkę na noży. Walkę, którą jutro, mam nadzieję, pokażą całym całej swojej okazałości. Mam nadzieję, że jutro będziemy świadkami spektakularnego wyścigu. I mam nadzieję, że właśnie w klasyfikacji generalnej, w której pierwsze miejsca zajmują Zbychowski i Splot, będzie w stanie zagrozić nie kto inny, jak reprezentujący barwy McLarena, Peter, czyli Piotr Gajewski. Piotr Gajewski, który moim zdaniem będzie właśnie jutro w tym wyścigu tym czarnym koniem. A być może pomarańczowo-czarnym koniem jadącym w McLarenie, który będzie chciał odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Czy jest w stanie, czy ma takie możliwości, czy ma tak dobrą formę w tym sezonie na to, aby udowodnić, że nie tylko dwójka tych kierowców, których wymieniłem wcześniej, czyli Zbychowski i Splot, będą pretendować do miano tego najlepszego. Mam nadzieję, że właśnie Piotr Gajewski włączy się do tej walki. Mam nadzieję, że nie będzie to tylko Peter. Mam nadzieję, że oczywiście każdy inny kierowca, który zasila szeregi ligi DixRacing.pl w lidze Assetto Corsa Competizione w nowym 2021 roku, będzie chciał udowodnić, że również ma predyspozycje na zwycięstwo. Ale póki co, sugerując się czasami z sesji treningowych, warto zaznaczyć, że Peter jest tym kierowcą, który jutro będzie mógł odebrać zwycięstwo właśnie tej dwójcy. Być może to on w tym przepięknym bolidzie McLarena jutro będzie triumfował. Jutro będzie pił szampana i jutro pokaże, kto tak naprawdę na torze Spa-Francorchamps jest najszybszy. Czego z całego serca jemu, sobie i Wam życzę. Zapraszam już jutro, 24 godziny, na obejrzenie wyścigu na kanale YouTube'owym ligi DixRacing.pl na torze Spa-Francorchamps. Będzie się naprawdę wiele działo. Zapraszam, z tej strony Master, do zobaczenia, do usłyszenia, ciao.